Apostolski. Piąty rozdział jest trochę długawy, ale go przeczytam. Tak się uczy. Piąty rozdział dzieła apostolskiego. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował za siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów i rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz, słysząc te słowa, upadł i więzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodzi zaś wstali, obwiniali go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedałyście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by puścić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża swego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz do nóg jego i wyzionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzili się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Postronnych jednak nikt nie ośmielił się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, królestwo saduceuszów, napełnieni zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł: idźcie, a wstąpiwszy, głoście ludowi świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Usłyszawszy to, weszli wrzaskiem dnia do świątyni i nauczali, a gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, całą starszyznę synów Izraela, i pozwali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. Lecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Zawrócili więc i oznajmili to, mówiąc: więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami, lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. A gdy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, zachodzili w głowę, co się z nimi stać mogło. Wtem nadszedł ktoś i doniósł im: mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przeprowadziwszy ich bez użycia siły, obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych zbudził Jezusa, którego wy zgodziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów.
a my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. A gdy to usłyszeli, padli we wściekłość i chcieli ich zabić. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: Mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić, albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając się za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, niwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go, i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych wnosić z niewagi gęb dla imienia Jego. Nie przystawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać, zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Opowiadamy się o rozdziale działy, które Bóg uczynił, które nawet zdarzenia. A te wszystkie na jednym miejscu mamy napisane, są ku naszej nauce, ku wychowaniu, ku temu, aby człowiek stworzenia Boże był dostatecznie być skupiony w sprawach Bożych. Tu mamy dwojakie rzeczy pokazane. I te strony materialne, i te strony duchowe. Te rzeczy, które się również nas dotykają, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Ta nauka o Ananiaszu i Safirze jest tą głęboką nauką dla nas. Ono przedstawia nam małżeństwo. Oni byli jako małżonkowie zgodni między sobą. Bo między sobą nie byli zgodni co do sprawy według prawa Bożego. Przecież ostatecznie tu im powiedziano, że to nie wasza rola była, że mógł najwspanialiej powiedzieć, że za tyle to sprzedali, tyle przynoszą do stóp apostolskich dla dzieła Bożego, a tyle sobie zostawiają sprawa. Byłaby otwartą przed apostołami, a przede wszystkim przed obliczem Bożym, który ogląda każdy nasz krok i każdy nasz czyn. Tu mamy takie doświadczenie, czy w naszej drodze, jako wierzący, czy nawet się nie zdarzyły też podobne przypadki, nie chodzi tylko o sprzedaż ziemi. Podobnie jakieś rzeczy, które aby nie były jawne zgromadzeniu, nie były jawne Panu, a są przed Panem jawne. I się tacy nie zmawiają, żeby ta czy inna rzecz była ukryta, żeby tylko tyle dostali, a resztę byśmy też się dzielili z kim innym. Ochłapami, tymi resztkami, tymi strużynami, a to najważniejsze zostawiliśmy sobie. To są takie, ten przykład właśnie ma nam wzruszyć nasze serca, u nas rewidować nas, od co do głowy, on nam przemówi do naszych sumień, jeżeli coś nie było tak. A tu mamy pokazane
jaką konsekwencję ponieśli, jeżeli komunizm nie wierzy. Mieli wszystko swoje. Tylko tu mamy napisane, że my mamy mówić tak i nie. Chyba dwa razy w Biblii to czytamy, przynajmniej dwa razy. Mowa wasza ma być tak, tak. Nie, nie. Jakubie chyba to pisze. I co tam dalej pisze? Ale jeżeli jest co więcej, to pochodzi z mocy ciemności, a nie z Boga. Dlatego, siostry i bracia, musimy sobie ten przykład Ananiasza i Safiry głęboko wziąć do serca. Tyleście wzięli? Tak, Ananiasz mówi tyle. I co mówi moc Boża? Ananiaszu przeciwierz. Przedże szatan napełnił serce twoje, abyś kłamał Duchowi Świętemu i uniósł pieniędzy za rok. Nie była moc Boża, myśl Boża. Szatan. To byli jako ludzie wierzący, się tu przedstawiali. Dopuścili ducha ciemności do swojego serca. Ono ma być wciąż wypełnione i napełnione tą mocą niebios, mocą Ducha Bożego. Dlaczegoś dopuścił to do swojego serca, abyś kłamał Duchowi Świętemu. My mamy przez wiarę dziedzictwo Ducha Bożego, dziedzictwo świętych światłości, często w modlitwach wypowiadamy. Ale to jest na stałe. To nie jest od niedzieli zgromadzenia, tylko od dnia uwierzenia aż do przyjścia Pańskiego. To nie może być wymijane, zamijane, czy inaczej w czynach przedstawiamy. Kłamałeś Duchowi Świętym. A jest napisane, kochane siostry i bracia, to czytali nieraz, że kto bliźni przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie mu odpuszczony ani w tym, ani w przyszłym wieku. Powiedział to sam Zbawiciel. Powiedział to Pan Jezus Chrystus. I dalej czwarty wiersz, to coś miał, nie twoje było, a coś sprzedał, nie w twojej mocy zostawało, i przecież tą rzecz przypuścił do serca swego. Drugie pytanie, to samo. Tam było pytanie, dlaczego to dopuścił chamałeś Duchowi, a tu mamy napisane, dlaczego to tą rzecz przypuścił do swojego serca i nie skłamałeś ludziom, ale to... Przecież ustał się człowiek. Bo to sprawozdanie, jako byśmy tak określili, wydawał przed Piotrem. A tu jest napisane, że skłamał Bogu. Tak. Bogu, do którego należy. Bogu, do którego wszyscy należymy. I ta rzecz, jak nam będzie przestrogą, byśmy tacy nie ponieśli jakichś konsekwencji, gdybyśmy podobni w jakiejś sprawie. A jak już żeśmy postąpili, to aby nam to Pan wybaczył, a przestroga, abyśmy się takich rzeczy nie chwytali. To są rzeczy świata, jak jest napisane. Kim jest szatan? Kłamcą. Wyraźnie to mamy napisane. A my przecież nie mamy być jemu podobni. W ogóle nie mamy o tym domyślić, to my mamy być podobni obrazowi Syna Bożego. My mamy słuchać Ducha Bożego. Jest napisane, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. I to są te rzeczy. Jeszcze jeden przykład. Często o tym mówię.
faryzeuszowie nie odpowiedzieli Panu, czy chrzest Jana był z nieba, czy z ludzi. Ale Pan Jezus, gdy domagali się, jaką mocą to czyni, nie odpowiedział, że nie wie. A powiedział, że i ja Wam nie powiem, jaką mocą przyjdzie. To jest różnica. Pan wiedział, Pan wszystko wiedział. I dlatego musimy być w każdej sytuacji tymi naśladowcami, z którymi żeśmy wierzyli. On jest dobry pasterz, on idzie przed nami. Jesteśmy jego owieczką. Owieczki nie mogą mieć innych pasterzy, nie mogą mieć innej laski ku prowadzeniu. O tej lasce mamy chyba 23 psalm napisana, laska twoja. Cituję w niej wiedzie. Tak pięknie to wszystko mamy. Zharmonizowane i nawet tą pieśń mamy. Harmonijnie. I Ananias usłyszawszy te słowa, surowe słowa, nie skłamałeś ludziom, ale Bogu. Tak nie żywi. I przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy to słyszeli. A młodzieńcy stali, wzięli go i go pochowali. I że po chwili czytamy dalej, przyszła jego żona, nie wiedząc o niczym, co się stało. Ukryli przed człowiekiem, ale nie ukryli przed Bogiem. I Piotr pyta, powiedz mi, widzicie, za tyle tę żonę sprzedali? Ona rzekła, tak, tak, za tyle. Piotr rzekł do niej, przecież się ze sobą zmówili, abyście łamali i kusili Ducha Pańskiego. Tam mieli Ducha Świętego, to mówił, opisz sobie, nie, Paweł, Ducha Pańskiego. Ducha Pańskiego. Oto nogi tych, którzy pogrzebli męża swego, stoją u drzwi i ciebie wyniosł. Przecież się zmówili. My się mamy zmawiać, my się mamy społecznie budować, ale w tych sprawach, które chwalą Pana, w tych sprawach, które budują zbór, o czym będziemy mieć chyba w następnym wierszu. W tych rzeczach ma być to jest ta społeczność, a tu była społeczność, to co zrobili nie z Panem, z mocą czynności. Oni między sobą byli jako małżeństwo, byli zgodni, tylko nie byli zgodni z wolą Boga. I ci, którzy wnieśli męża swego, stoją u drzwi. I czytamy, że padła również nieżywa. Dlaczego żeście się z sobą zmówili? I tu czytamy, kochani, że ani Ananias, ani Safira nie odpowiedzieli ani jednego słowa. I tam by nie żył. Te rzeczy, które są nie tak u ciebie i u mnie, one nam będą też pokazane. Też będziemy bez słowa. Tylko ta łaska, ofiara Syna Bożego, z tych rzeczy nas obmyła. Bo inaczej byśmy zginęli jak Ananias i Safira i nigdy byśmy Boga nie oglądali. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby nie dopuszczać do serca, bo Bóg się pyta twojego serca, pyta się twojego sumienia, dlaczegoś to dopuścił do siebie. To jest odpowiedzialność nie przed wyborem, nie przed rodziną, przed odwiecznym Bogiem, który jest Panem Twoim, małżeństwa, zboru, całego zgromadzenia. A jeżeli Ty świadomości jeszcze nie ma w 100%, że tak nieładnie określimy, to musimy prosić. Chyba w Jakubie mamy napisane, jeżeli komuś chodzi na mądrości, nie prosi, a będzie mu dane. Teraz się tak jest napisane. Jak mu schodzi. Ale nie możemy być dwoistego zmysłu przed Panem.
bo to jest też jak parę morskie pędzury, też tam, jak mówię, to jest napisane. Tak i nie. Nie może być innej mowy. A jak nieraz kochane siostry i bracia, to się mówmy szczerze, nieraz niektóre sprawy rozmawiamy ze sobą i taka wątpliwość przychodzi do serca, czy naprawdę to tak było. To jest niedobrze. Jesteśmy ten czas bardzo oddaleni od Pana, przybliżeni do tego małżeństwa, o którym tu mamy ten przykład podany. 10 wiersz. Upadła zaraz przed nogami jego nieżywa, a młodzieńcy znaleźli ją umarłą, a wynieśli, pogrzebli ją podle męża jego. O tym wierzchu tu chodzi, o tym wspomniałem. I przyszedł wielki strach na wszystek zbór. Tak jest, Panu tam? Na wszystek zbór. I na wszystkich, którzy to słyszy. Zachodzi pytanie. Skąd ten strach? Na zbór. A zbór tworzy się z wierzących. Żeby w tym zborze, w tych, na których ten strach ogarnął, w innym, może wymiarze, byli podobni Ananiaszowi i Safirze. Strach przyszedł. Może i z drugiej strony, delikatnie mówiąc, zobaczyli tą wielką moc Bożą. Tak, kochani. Bóg jest bowiem żywy, a my przez Chrystusa jesteśmy żywi. 14 rozdział, 1 wiersz, Ewangelia nam mówi, ja żyję i wy żyć tym wiecie. Bóg jest bowiem żywy, nie umarli. Umarli Bogu w tych sprawach mieć dużo udziału, co nie są godne przed Bożym obliczem. Ale to nie może być udziału i u nas. I dlatego musimy sobie powiedzieć, żeby nie dopuścić tą myśli mocy ciemności, że łatwo się o tym mówi, a trudniej wypełnić. Pokaż pierwszy, pokaż właściwe, pokaż jak należy, tak jest Słowo Boże też napisane. Pokaż to prawdziwe, chrześcijańskie. To doskonałe życie, a nie dopuszczaj myśli, że to tylko mowa. To jest mowa dla mnie i dla Ciebie. To jest mowa dlatego, jeżeli się poczuwasz w pełni doskonałości, ucz drugich. Przykład tej życia swego drugiego. Aby te marności, te rzeczy przenikające, przemijające, te, które będziemy musieli zostawić, nie zaburzały swego innego serca. Ciało jest podatne na chciwość, nieuczciwość. Przecież my mamy to napisane. Mówi się do Tytusa, że myśmy też tacy nie byli. Ale już nie jesteśmy. Bo tam jest napisane, że się okazała Boża łaska i Boża dobrotliwość. Nowe stworzenie, pisze drugi list, 5 rozdział Koryntian. I to są te rzeczy, no niby nam wszystkim znane. Bo Pan chce, żebyśmy sobie to wciąż odnawiali od dnia do dnia. Też to słowo mamy napisane. Abyśmy się wzmacniali, oczyszczali, odnawiali. Odnowienie ducha też jest w Słowie Bożym napisane. Wzmocnienie, te wszystkie sprawy, tylko może tak mało. Ty i ja o tym myślimy. Bo jak pędził szatan do grzechu Safirę i Ananiasza, tak on chce ciebie i mnie pędził. I tu zależy od tego, ile siły duchowej posiadamy, abyśmy odpuścili.
abyśmy nie dopuścili, przegrzeź dopuścił to do serca, my go pytaliśmy. To jest pytanie do Ciebie, do mnie. To jest pytanie Słowa Bożego. I tu jest odpowiedzialność osobista. Przyszedł strach. Oby również ten rozdział dnia dzisiejszego był też tym wstrząśnięciem serca i sumienia, abyśmy ku doskonałości, ku większej doskonałości patrzyli, bo jest coś i napisane, nie bądźcie im podobni, komu? Temu światu. A nieraz tak się słyszało, że w tej chciwości to między niewierzącymi a wierzącymi nie ma wielkiej różnicy, jak tu. Świat to obserwuje. Świat to widzi. A ile to jest na Twoim sumieniu, to sobie sam czy sama odpowie. Lecz przez ręce apostołów działo się wiele znamion i cudów między ludźmi, a byli wszyscy jednomyślnie przy świątku z Salomona. Jednomyślnie. Wiele cudów. Przez tych wiernych mężów Bożych, przez którzy byli tą rangą apostolską, że tak to określimy, Bóg potwierdzał, Pan Jezus potwierdzał swoje słowa znakami i cudami. Potwierdza. Pan Jezus wiele rzeczy czynił, był Synem Bożym. I dał tą moc apostołom. Dał tą moc. Jakby dalej tu czytamy, że nawet gdyby cień osoby Piotra zacienił chorego, to byli uzdrowieni. To była wielka moc. Ta niewiasta, co miała płynie krwi, to mówiła, gdzieś, aby chociaż szat Pana dotknę, będę uzdrowiona. Do jednego sługi mówię ci do dworzanina, idź. Córka czy to syn był, dziecko twoje żyje. On nie dyskutował, odwrócił się i poszedł, przyszedł do domu, a ci by nacierło naprzeciw, dziecię żyje twoje. On się pytał, o której to było godziny. Chyba też 6 godzina wejście, że będzie napisane. I on wspomniał sobie, że to była ta godzina, o której Pan Jezus powiedział. Idź, dziecię twoje wiara. I co tam dalej mamy napisane? Że on i domownicy jego uwierzyli Bogu. Nie wątp, lecz wierz. Świat mówi, może, ale Bogu, jeżeli pomimo, zobaczymy, a my wierzymy. A jako wierzysz, tak otrzymasz. Jako wierzysz, tak ci się stanie. Te wielkie rzeczy, tu czytamy, że dużo, dużo uwierzyło. Dużo przystało. Dużo chwaliło Boga. Dużo bym powiadało, że takie rzeczy się nigdy tu nie zdarzały. Że to jest ona wielka moc Boża. I przybywało 14 wiersz mnóstwo wierzących Panu, mężów i niewiast. Przybywało. Ci, którzy przybyli, wytrwali. Kochani, to jest prawie 2000 lat wstecz. Wtedy się z nimi będziemy oglądać, co za cudowne rzeczy. Bez wiary świat tego nie może zrozumieć. To jest, co się wieje w tym komputerze mózgowym nie mieć, mimo tego, że mózg ma miliardy komórek. Nie może się zmieścić. Wiara. Do tego jest potrzebna silna wiara. Ale czytamy też również o tych rzeczy, o tych sprawach, że chodzili do i schodzili się do nich z okolicznych miast, przyrzuconych, nakazanych, przez duchów nieczystych. I wszyscy byli
zdrowie. My się też zgromadzamy, nie tylko w danej miejscowości, gdzie nam Pan otworzył drzwi zgromadzenia, bliska i z daleka. To są te rzeczy, które idą według woli Pana. Świat tego nie rozumie. Świat mówi tak, 100 kilometrów jechać do ludzie, chwalić Boga, na pierwszego, czego nie ma u mnie w domu, w miejscowości. Tak. Bo świat nie rozumie społeczności. Ja już nieraz mówiłeś, nie, czy oczy do Pana i bratka Uża, budzą do siostry jego, my wstąpili w NRD. Mówi, ludzie, gdzie wy jedziecie? Tyle kilometrów, 1000 kilometrów. Czy Boga w Polsce nie ma? Czy w waszych domach? No nie rozumiem tych spraw. I to jest piękne. Pan Jezus otworzył wszystkie krainy, miasteczka. Muszę jeszcze iść dalej, bo na to żył wszystko. Dla wszystkich. Ta miłość Boża jest rozlana. Tylko ją trzeba w mocy Pana przyjąć. Teraz mamy odwrotną sytuację od 17 czerwca, że powstał najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, którzy byli setni w Sanizeuszu, napełnieni są zazdrością. W czym to była zazdrość? Że oglądali moc Bożą? Nie było iskierki wiary w nich. Zakon mieli, proroków mieli, księgi Mojżeszowe mieli, księgi psalmów mieli. U nich zazdrość. Ci apostołowie chcieli coś wbrew woli Bożej, ale tym, co nie mieli wiary, nie była dana ta moc, żeby uzdrawiać, wskrzeszać, bo nie było w nich wiary, nie było im dane. I to się zebrali ci sami kapłani, którzy oskarżali Pana, Ananiasz, Kajfasz, te wszystkie z rodu, jak mamy to w Kytawiejach Apostolskich dokładnie opisane. Napełnieni są radością. Zamiast radością. A czy dziś nie mamy też wszystkich tych pseudokapłanów? Też mają. Mają Biblię. Tamci też mieli Słowo Boże Starego Testamentu. Nie wierzyli temu Słowu. I dziś też wokół siebie mamy tych kapłanów, którzy są nam przeciwni, są Bogu przeciwni. Nazywają tych, którzyśmy dzisiaj wyrażali, że jesteśmy tą Bożą rodziną, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a przeciwnik i kapłanem się nazywa, mówi, że jesteś sektą. Popatrz. I budzim też błogosławi, słońce codziennie, deszcz pada, jednakowo jest traktuje, aż do żniwa. Pozwólcie, aby razem rosły. Mamy to napisane? Mamy. A w czasie żniwa będzie szereścia. Nastąpi rozdzielenie. Taka jest mentalność i ona się nic w tych sprawach nie zmieniło. Co oni umieli zrobić? Zamiast przyjść, bo takie zdarzenia też oglądamy, jeden przełożony Buzicy mówi, mężowie, bracia, jak macie coś do powiedzenia, mamy takie zdarzenia. Ci mieli to odwrotne myślenie. Siła. Oni tylko mieli siłę fizyczną, a nie mieli siły duchowej. Mieli te siły fizyczne, gdzie też czytali, że ona była głupstwem u Boga. Pan pytał się, czytaliśmy to, nie wie, że mam moc się ukrzyżować, nie miałby żadnej mocy, by nie była, być nie była dana z góry, żadnej mocy by nie miał. I tutaj też mówi, tą fizyczny oreszt, my mamy też oreszt, oprócz tym rzecz oreszt, słowa Boże. I targnęli się z tymi rękoma na apostołów i podali je do więzienia pospolitego, do najgorszego,
A Sylas i Paweł, tak? 16 rozdział dzieł apostolski mówi, bo i w kłodzie mieli złożone. O północy oni pieśni śpiewali, aż więzienie zadrzało i wszystkie cele mieszkalne się pootwierały. Dali ich do pospolitego więzienia. Taka była wola kapłana, pseudokapłana. A wola najwyższego kapłana, o którym mamy tak pięknie opisane liście do Hebrajczyków i na innych miejscach, że przyszedł anioł pański w nocy, otworzył drzwi więzienia i wybył je przed Danii Piotra. W 12 rozdziale dzieło apostolskie mamy napisane. 16 żołnierzy pilnowało jedynego sługę Bożego. Rewolucja była, jak się dzień otworzył. Co się stało? I tutaj widzimy tu słabość. Słabość człowieka bez wiary. Oni posłali sługi, żeby ich z więzienia przyprowadzić, a oni już w synagodze byli i Ewangelię głosili. Popatrz, bracie i siostry, co znaczy moc ludzka? Żadna. To jest ta, jak ta szata z wiotrzawa, gdzie mamy już w Starym Przymierzu napisane. Anioł Pański otworzył. Cudzy przyszli, mówi, więzienie wprawdzie było zamknięte. Stróże na podwórze pilnują. Ale tych, po których żeście nas posłali, nie było więzienia. I tu na jednym wierszu mamy napisane, że oni się głowili, co by się mogło stać. Jeśli w zimę zapadli, czy co się stało? Dopiero ktoś przyszedł i mówi, stoją w kościele, głoszą słowo Boże. Poszedł Hetman i bez gwałtu ich przybył, bo się bali ludu, żeby nie byli ukamelowani. Popatrz, ten lud, te owieczki, ten człowiek, którego kocha Bóg i kocha do dzisiaj, miał lepiej w głowie jak ci najwyższy kapłani, bo oni się ich bali, to znaczy, że ci ludzie popierali sprawę Ewangelii Zbawienia. Mieli większą bojaźń Bożą, jak ci pseudokapłani. Tak jest, kochani, do dnia dzisiejszego. I 27 wiersz. I przywiedli je i stawili przed Radą. Wielka Rada. W tej Radzie mamy napisane w pierwszym psalmie i w pierwszym wierszu, że się nie byle. Błogosławiony mąż, który nie siedzi w Radzie Bożą. Oni niby kapłani, ale oni tworzyli Radę przeciwko Bogu, o czym dalsze wiersze tu nam będą potwierdzały, że jeden z nich się troszeczkę mądrzejszy znalazł i właśnie to, co Słowo Boże mówi, to sami to wyjawi w tym momencie. Jest napisane, że Kajfasz też powiedział, że jest tam pożyteczny, a biedny umarł za wszystkich ludzi. Ale to nie mówił z tego kapłaństwa, jakiego stanowili faryzeuszowie, saduceuszowie, ale to był ten przywilej, że na one czasy był tym najwyższym kapłanem. Czyli najwyższemu i dlatego prorokował. Ale jeszcze mamy napisane, że najwyższemu kapłanowi Paweł to powiedział. Uderzy cię Bóg, ty ścianą popielana. Ty siedzisz sądząc nie według zakonu, a rozkazujesz nie bić przeciwko zakonowi. No patrzcie, jakie kontrawersje. Jak to jest dobrze być mocny, ugruntowany w zasadach tych, które pochodzą z nieba. W zasadach tych, które nie są z nauki, z teologii, z seminaria, z wszystkich innych. Nauka człowieka od człowieka, tylko nauka
od samego Boga. Oni mówią, jak pełniliście Jeruzalem waszą nauką, jaką waszą? Oni mieli swoją i swoją. A dziś nie słyszy nasza wiara taka i to są, kochani, te mentalności nie mogą się przez setki pokoleń, nie mogą ujść jakiemuś ewolucji, tak delikatnie mówiąc, a może nawet rewolucji. Wszystko takie ciągnie, bo nie ma wiary. Nie ma uniżenia się przez wieczne. I dalej my wam, 28, surowo nie zakazali, abyście w tym imieniu nie uczyli i napełnijcie Jeruzalem nauką naszą. Chcecie na nas wprowadzić krew człowieka tego? Nic nowego. Pod krzyżem wołali też krew jego na nas i na dziadki nasze. Cudu mówił, że tu krew sprowadzić na nich, krew człowieka tego. Ale odpowiadając, Piotr i apostołowie wiedzieli. 29 wiersz. Więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Przede wszystkim Boga. Czym więcej będzie słuchał Boga, czym więcej będzie słuchał Słowa Bożego, tym mniej się będzie interesować sprawy i praktyki Ananiasza i Safiry, mniej się będą interesować sprawy siebie otaczające. Bo będziesz miał sytość tego, że co Bóg mówi do mnie, to mi w moim życiu wystarcza i to jest realne, to jest prawdziwe. To jest taki amen, to nie ma od tego odnowy ani na prawo, ani na lewo. I teraz mówię, wykładają, jakoby im przypominali te rzeczy, które powinni stosować. Te rzeczy, które skrzywdzili, zbłądzili, tak jak w 7 rozdziale jego apostolskich mocno podkreślał młodzieniec Szczepan. Byście się stali zdrajcami i mordercami tego sprawiedliwego. Oni ciśli proch na powietrze, oni by go żywcem roznieśli na szczątki. Taka jest miłość szatana. A my mamy w Chrystusie miłość według Boga. Miłować i tych, którzy cię prześladują. Bóg, on ojców naszych, zbudził Jezusa, którego chciałby zabić. Zawiedzili na krzyż, na drzewie. Tego Bóg za księżęcia i zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była Izraelowi, ludowi orzeckiemu pokuta, odpuszczeniem grzechu. A my jesteśmy świadkami Jego, tym co mówimy i Duch Święty. I Duch Święty, który oddał Bóg tym, którzy chcą Mu poszukać. Świadkami. W 1 rozdziale, 8 wiersz, dzieł apostolski też mówi, jesteśmy mi świadkami od Jeruzalemu, ludzkiej ziemi, a po wszystkie krańce ziemi. Świadkowie to używają, że to właśnie tyczy i każdy by sobie przypisał taką czy inną rzecz. I chodzi o to świadczy Jezusa Chrystusa, jego słowa. Ale nie będziemy tam ten temat podzielić, bo my te rzeczy znamy. Świadkami mocy Ducha Świętego. No, i wspólnym mianownym. Skłamałeś Duchowi Świętym. Skłamałeś Bogu, a nie człowiekowi. A to jest moc, którą mamy nieść przed tym zgubnym, grzesznym świat, który nas otacza. A oni to słysząc, pukali się i radzili o tym, jakoby je zagłaszczać. Przecież na siłę oczywiście wspomnieli. Nie mieli mocy Bożej, nie mieli bojaźni. Najlepiej krzyżu postawić tyle, ile było wierzących, albo jak Neron zrobił
do palu przywiązywał i żywcem chrześcijan palił. I się nie zmieniło. Pseudo kapłani. Ci, którzy wołali, ukrzyżuj go. Kto wołał? Kto pozburzał lud, aby ukrzyżować Pana i Zbawiciela? I dlatego my nie mamy z tymi pseudo kapłanami. Nic wspólnego nie możemy mieć. Bo wtedy byśmy kwas wynosili do świętego zgromadzenia, twoje kwasu zakwasa, wszystko zaczynienie. Mamy to chyba w 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian napisane. Wtedy powstał w Radzie faryzeusz imieniem Gamaliel. Kto to był tym Gamaliel? Kto u jego stóp się wychowywał? Właśnie sam. Później się apostoł Paweł. Właśnie on był tym jego ministrantem, czy jakby to inaczej określić, który wszystkie rozkazy jego wykonywał. Właśnie od niego, między innymi, miał to listy polecające do Damaszku, aby więził, wiązał i przyprowadzał do Jeruzalemu tych, którzy wzywali imię Pańskie. I tu właśnie ten człowiek, któryśmy tu czytali, nauczyciel zakonny, zacny u wszystkiego ludu, rozkazał, aby na małą chwilę wyszli anioł, apostołowie. I on mówi, przykłady podaje, jednego, który był, się przywiązało 400 ludzi. On zabity został, reszta się rozproszyło. Następny powstał, też zginął, my się też rozproszyli. I co mówi tu właśnie jedno mądre słowo? Wreszcie teraz powiadam wam 38. Dajcie pokój tym ludziom i zaniechajcie ich. Albowiem jeżeli jest z ludzi ta rada, albo ta sprawa, niby się obróci. Ale jeżeli jest Boga, nie będziecie mogli tego rozerwać. Byście znali i z Bogiem walczący by nie byli znaleźli. Jeżeli jest Boga rzecz, nie może ją nikt rozerwać. To zgromadzenie Boże, zgromadzenie Pańskie, ileż chciało je rozerwać. Ono już przeszło ceremonie i czarne komunii i wszystkie inne etapy. Tego już nie ma. Słowo, że trwa, zgromadzenie jest. Jest i będzie tak długo żywy Kościół, aż go Pan nie zabierze. Nie będziecie w stanie tego rozerwać. I tu w tym momencie go usłuchali, jest napisane, że i usłuchali go 40 wiersz. Zabłaczał apostoł, ale nie mogli grzecznie się rozwić, mimo tego, że go usłuchali, mimo tego, że to była sprawa Boża. To mogli rozebrać na poszczególne czynniki i wywnioskować sobie, jaki jest ten człowiek, powołujący się jeszcze na Boga, byście nie byli z Bogiem walczącymi. Niby tak, dobrze. A tu widzimy mocno skrzywdzili. Wzięli, ubili i zakazali powtórnie, aby nie mówili w imieniu Jezusowi, jaka to jest wiara, jaka to jest mentalność, żeby nie mówić, bo to imię jest nade wszystko. To imię przekuwa serca ludzkie. Oni dobrze wiedzieli o tym. Dlatego nie chcieli, żeby w tym imieniu mówić. No popatrz, jak świat teraz mówi w imieniu papieża, ile milionów, ile hura jest, ile oklasków, zina się częściej. No jakby jeden z nas wyszedł i tak przemówił do nich, jak w 7 rozdziale
Następnie jest ten przykład o Szczepanie. Byłoby hura, tak by postąpili, jak już tymi postąpili. I mamy napisane, że któryś z was będą zabijać. Będą myśleli, że Bogu przysługę robią. Chyba, że dobrze pamiętam, 16 rozdział Ewangelii Jana. Drugi wiersz. Wyłączę rozbędą, później owszem przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemiał, że Bogu przysługę czyni. 16:2 Ewangelia Jana. Że Bogu przysługę czyni. To już jest od Pana nam pokazane. I ci już tych rzeczy dokonywali od samego zarania. To są przyjąć ci, którzy naocznie widzieli Zbawiciela. To są ci, którzy go wytknęli z miasta królu. Którzy mu pokazali tam, z górze, Golgota, miejsce trupich głów. Lecz my nie chcemy króla, my mamy cesarza, człowieka. Człowiek opiera się na człowieku. Czytajcie, kochani, nie? To jest wielka łaska, siostry i braci. My możemy opierać nasze pielgrzymstwo, naszą wiarę żywą i świętą na tym, który był, który jest, który ma przyjść i którego oczekujemy. Bez względu na to, jaka będzie reakcja i konsekwencja ze strony tego świata. Myśmy tu nieraz wspominali, że apostoł Paweł, gdy zobaczył w Koryntian tą ciemność, formalnie ciemność egipską, to on chciał zakończyć dzieło niesienia dobrej nowiny. Ale bo Bóg w nocy upomniał. Zostań, bo ja tu mam wielki lud. Nie myśl, tylko mów. I widzimy, że powstał ten zbór. My widzimy, jak tam wielkie bałwaństwo było. Czytając pierwszy i drugi list do Koryn, ile tam tych rzeczy było. Ile te rzeczy ciągły się jeszcze. Pomimo powstania zboru, nie to zostało wyczyszczone, wyeliminowane, nie to resztę kwasu zostało wydrapane i wyrzucone. Tak to jest w tych sprawach, jako to jest wielka rzecz, że ci dał Bóg zrozumieć. To jest czarna, to jest biała, ja też mówię. Białe nie jest czarne, białe, a czarne nie jest białe. Świat się opiera również na tym słowie, chyba 12 Rzymian, ostatni wiersz, że dobry zwycięża i złe. On to mówi, ale sam to złe czyni. Przede wszystkim mówisz człowiekowi o tych sprawach, żeby ich nie czynił, a sam je czyni. To jest to napisane. I to są te rzeczy, które musimy delikatnie mówić. Jeżeli jakaś przywara się gdzieś trzyma, wyeliminować to. Wyeliminować to wszystko. Już teraz jesteście czystymi, mówi Pan. O tym być wróbi, tak dalej wiemy, o co tu chodzi. A tak oni szli, 41, od obecności umiej rady, radując się. I się stali godnymi polonosi ten żywot dla imienia Jezusowego, radując się. W latach 50. ze zgromadzenia byli z Jerzowa zabrani na Urząd Bezpieczeństwa. Dlaczego o tym wspominamy, to już są rzeczy znane. Ale mówię o tym, że w rodzinach było pospolite ruszenie. Gdzie się podzieli nasi najbliżsi. Nie było takiego z tym pojawicie, że wskoczył w auto, pojechał, czy komórką się połączył i tak dalej. Wrowałem się, że one teraz nie było i to nieraz jeszcze na pożyczeniu.
ale było poruszenie. Nie było tej radości. Taki właśnie prosty przykład może nam wskazywać, na jakim poziomie mocy Boża, Słowa Bożego jesteśmy. Brat Felix Pierczyński był bardzo schorowany. Był lepiej z łóżka wyszedł, aby był uczestnikiem stał w stołu pańskim w Odnecie. Moja żona. Nie było litości. Zabrali wszystko. Uległ nogami. Pobłóczysz za mnie ładnie to określił. Taka jest moc ciemności. Myśmy tam za bardzo nie były, wtedy byłem taką młodą. Taki bracia byli, że mówili, co by się dla Pana Jezusa tylko dobrze zginać, a nie cierpieć. Tam w tym roku, powiedzieli na do pokoju, zaprowadzili, gdzie nie było ani lampy, ani żadnego światła. Przepraszam, że o tym wspomnę, zostały tylko niewyniesione kible. Była sala do ujrzenia. A później nas do pokoju prowadzą. I chodzi o co? Nie inaczej przechodzili, dopiero przechodzili. Ci przodkowie osoby tu czytamy, komisja ratowań, że zostali poturbowani, zostali mocno spoliczkowani. Byli tymi ramami, bo jak się możesz cieszyć? Ustami, językiem, to, co mieli zranione, tym się cieszyli. Dziękowali, radowali się, że się stali godnymi uczestnikami być. Ponosić za żywość, dla kogo? Dla Twojego Pana, który nie tyle cierpiał dla Ciebie i dla Ciebie. Oni się radowali. Czy to tylko dla nich ten dział był? Ten dział jest dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich. Też przechodzimy. Teraz bardzo małe. Może nieraz więcej stękania od bólu, przepraszam, że się prosto określiłem. Mamy to z radości. Żyjemy dla imienia naszego Pana i Zbawiciela ponosić wszelką zdrowie. I nie przestawali na każdy dzień w synagodze i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa. Te byli przyjemne. Te rzeczy, które bolały ciało, nie przeszkodziły. Czytamy, że u nich to nie stanęło na przeszkodzie. I nauczali, i opowiadali, kogo? Jezusa Chrystusa, swego Zbawiciela. I ty, siostro i bracie, masz opowiadać, bez względu na to, co oni o tobie myślą. Najważniejsze, że masz w sercu zakodowane to, co o czym, co o tobie Bóg myśli. Że On cię niesie, no, niesie na swoich ramionach jako ojciec. Niesie cię przez tą dolinę cienia śmierci. On cię prowadzi, jak ten psalm 23:5 to określa. Przez tą dolinę cienia śmierci szedł Pan Jezus. Przeanalizuj Jego życie od Betlejemu aż do tego wzgórza Golgoty. To wówczas każdy z nas powie. Tu nie ma do obliczenia, co my przechodzimy wobec tego, co przychodził dla nas nasz umiłowany Pan. Sprawiedliwy, za niesprawiedliwy. A nasze posłuszeństwo będzie tą wielką wdzięcznością. To będzie to, że serce Zbawiciela będzie się cieszyło, że my wyrozumiewujemy całości Jego wolę. Posłuszeństwo, ofiarą obiadów niż ciało, serce, posłuszeństwo. Mamy te rzeczy napisane. A to serce nasze właśnie jest napełnione zbawieniem, miłością, łaską. Ale to ma być widoczne. To nie ma być zapieczętowane i hermetycznie zamknięte. To ma się wyjawiać. To ma się wylewać. To ma promieniować, oddziaływać na tego człowieka,
którego również Bóg miłuje, karma wymiłowana. Powiem umierać, dla Niego żyć. 120. Nie prześladowali i was prześladowali do mnie. Albo tych prześladowań nie znosimy, o których Ty mówiłeś. Nam, Panie, chociaż może nie mamy tak ciężko w tym życiu tu na ziemi, ale nie mamy tego ziemi. Dziękujemy Ci za to wiarę. Za to, że możemy kroczyć u Twego Boga. Możemy chodzić za Tobą. I możemy to pohańbienie Twoje znosić. Panie, Panie Jezu, Ty nam dawaj, abyśmy byli dobrym świadectwem na tej ziemi, abyśmy tak opowiadali Chrystusa Jezusa, jak Twoi apostołowie, jak Piotr i ja, i wszyscy, którzy Ciebie widzieli na oczy. Dawaj nam tej wytrwałości, tej siły, abyśmy się nie wstydzili Ciebie, tego, który tak drogo za nas zapłaciłeś. Panie, prosimy Ciebie, zmachnij nas i wszyscy prosimy wszystkich, którzy cierpią na ciele, abyśmy mieli się prostą, żeby wzmacniać i mała radość, żeby cierpienia używał. To wszystko było w Twojej chwale. Jeszcze prosimy za naszą bratę Koprę, żeby Pan Jezu też dawał wytrwałości, żeby Pan Jezu, że ten czas nie do tej budynki by się zakończył. Zakończy, bo Pan Jezu, Pan weźmiesz do góry, do siebie. To wszystko jest w Twojej mocy, w Twojej sile. I dziękujemy Tobie, że my możemy spoglądać tam w górę, tam, gdzie nam pomoc przychodzi. Wszyscy mamy od Ciebie i dziękujemy Ci za tą wiarę, za to, że
możemy, Panie, patrzeć tam w górę, gdzie mamy to mieszkanie od Ciebie, ojczyzna nasza tam jest. Dziękujemy Ci za wszystko, uwielbiamy Cię, Panie Jezu. Mamy tę nadzieję żywą. Amen. Amen.